Halo, halo, serdecznie się mam z tej strony Chomsky i zapraszam was na następną fascynującą przygodę w Shovel Knight League of Shadows, która nie będzie aż taka fascynująca, ponieważ nie umiem w to grać. Taka jest prawda. Ale od razu wchodzimy do naszego laboratorium alchemicznego, ponieważ chcę zobaczyć, co mogę dodatkowo kupić. To planowałem kupić, ewentualnie to, chociaż ponieważ to produkuje ognistą falę, która leci w stronę, znaczy w oba kierunki, to tworzy kilka eksplozji, więc to może być ciekawe. A to są bomby, które można zdetonować. To jest Remote Fuse i to jest dobry deal. A to wznosi się w powietrze, później spada na ziemię. Ale na razie wezmę tą ten nowy fuse. Znaczy ten nowy powder. To jest dobre, to jest dobre. To mi się podoba. Ktoś w to wpadnie i bum, na ryj będzie miał. No to jest dobre, to jest dobre. O! Nasz Mariusz Pudzianowski! Gość jest pro, on nam daje za free itemy. Powinienem wsadzić piórko w swój kaptur. Tak, to byłoby nawet fajne, muszę przyznać, to byłoby całkiem przydatne. Ale to, ja się cieszę, że tego gościa przyjąłem. Bo on zabrał jej potiony, nie wierzę. Graj mi, DJ Żabka. Ulong. Co on? Porąbany. Ale chemiskojny się pod ścianą kryły. Nie wierzę. Połknął bombę na ryj, nie? To następny alchemist coin, no nie wierzę, co ja tutaj odkrywam, nie? To jest po prostu genialne, to jest Indiana Alchemist i bombowa przygoda. Niezależnie co zrobię, to zawsze coś odkryję, nie? Aż jestem ciekawy, co odkryję za ścianami, nie? Ale na razie wezmę mały research. To będzie 80 coinów. No to lipa, bo nie mam 80 Arcana Coin. Ale mamy 4800 golda. I myślę, czy nie kupić innego potiona u czarodziejki. Bo w sumie Enchantress i Magician jest też może być. Ale to się przyda, bo to zwiększa nam permanentnie magię. I to jest dobry deal. O, następny kosztuje 7500, ale myślę, że bez problemu uzbieramy wystarczającą ilość hajsu na to. A aktualnie możemy się iść dalej, jeśli chodzi o nasze przechodzenie. I będziemy mogli spróbować pokonać Treasure Knighta. Jest to rycerz, który jest rycerzem skarbowym. Rycerz skarbowy brzmi jak ZUS! To nie jest śmieszne, Chomsky.
A, głowy je psyło! Ale nie, myślę, że bounce casting będzie idealny. Pojedyncza bomba nie, ale zawsze tam coś zrobi, nie? Małż morderca jest groźny i zły. Rozpierdoli mnie, gdy szczerze on kły. Dlatego mu wybijam zęby pięścią. Będzie dlatego mędą niezależną. Fajna muzyka z tego leci. Moje pieniądze! Moje pieniądze! Zostawcie me pieniądze, wy psy złodzieje. Bo jak wam bombą szczelę, to was zabije i zniszczy nadzieję. Powinienem przestać. Tak, wiem. To jest po prostu żenada. Czucie materiału. Chomsky, idź do domu. Szkoda, że ja jestem w domu. Znaczy, dobrze, że ja jestem w domu, ale... czy to są też... Tak, to są te pancerne kraby, którym nic nie można zrobić, chociażby się człowiek chciał osrać. Narobiłby się człowiek i gówno by z tego miał. Więc sprawdzone info. O, mamy morskiego rycerza, który... pochodzi z Sandomierza. Ale to ta broń, którą sobie teraz zrobiliśmy, ona sieje spustoszenie, zniszczenie i niszczy wszelaką nadzieję. Ojeju, halo krab, co pan robi? Co to jest? Halo, morski przyjaciel, proszę we mnie nie strzelać, nie życzę sobie tego. Po nas bombarduje, niczym Władimirowicz Putin. Sam bym cię wjebał, nie? No strzelaj, strzelaj, zobaczymy jakiś ciebie hacker tiger bongo, nie? Na kozaku. O! Macki! Macki! Po tobą, czemu tak mówię macki, to nikt nie zrozumie. Poza kilkoma osobami. Które też tak się interesują mackami. O, ja sobie przypomniałem ten piękny moment, jak rozwaliłem jeden segment. Wow! Jako Shovel Knight, gdzie jeszcze nie miałem dostępu do pewnego itemu, nie? A to w sumie nawet było w tym takim podstawowym... To było w tym podstawowym nawet let's playu Shovel Knighta, nie? Poczekajcie, odstawię telefon od ładowania i możecie dalej śledzić moje poczynania. Jako Plig Knight oczywiście, bo Shovel Knightem szło mi zbyt zajebiście. Teraz
tak. Bam, bam, boo. Ty zła osobo, która psuje tylko mi marzenia. Jakieś ty wytrzymały, o ty cfelu mały. Jakieś ty wytrzymały, cfelu mały, jej! Dostałeś bomboladę, jesteś niczym Osama Bin Laden. Lecimy z tym wkładem, rozpieprzamy banie, bo jestem Mister Chomsky. Mam swe gnomy oddane. Nie, to nawet nie miało żadnego sensu lirycznego, ani jakiego tam ten tekst mógłbym mieć. Dobra, pieprzyć te pieniądze. Tak zdobędę więcej. Więcej pieniądza zdobędę. O, halo rybka, proszę mnie nie jeść. No i przegrałem jak szmata. Nie umiem w to grać, jestem nobem, grać w to nie umiem, bo jestem gnomem ogrodowym. Dobra, ale teraz mój plan jest prosty. Zmieniamy na Float Bursta. No to już było chamstwo, panie rybko, wiesz pan? No to już podchodzi pod paragraf, no przepraszam cię bardzo, panie rybko. Się dziwisz, że ja nigdy nie lubiłem ryb głębinowych. Takie te szczęki mają wielkie. Papa pieniążki, zdobędę was kiedy indziej i więcej. No to już naprawdę było chamstwo, wiesz pan co? Tutaj to mi się przyda wielki bum bum Hadouken. Nie wiem nawet o co mi chodzi.
Powiem szczerze, że to odzyskanie tych pieniążków całkiem ładnie mi poszło. No halo wielka rybo, no co to kurwa miało być? To już było chamstwo. To już naprawdę było chamstwo i ja to zgłoszę. Ja to zgłoszę do... No nie wiem, jaka jest... No skoro jest PETA, jest ACTA, to może teraz Humanta. Organizacja chroniąca ludzi przed zwierzętami. No zaraz mi szlak trafi. Ta gra jest źle zrobiona, ponieważ Plague Knight po prostu pływać nie umie. Shovel Knightem było tyle łatwo, że mogłem się tym szpodlem odbić od Rypsuna i zajebać temu wielkiemu rybolowi Zymbula. A może w tą jego świecącą skrzynkę. No to już po prostu było zjebanie kompletne. Gorzej zjebać już nie mogłem. A jednak zjebałem. Oj, Shovel Knight, a raczej Plague Knight, jesteś chujowy, nie polecam cię nikomu, mimo że jesteś darmowym DLC. Shovel Knightem się o wiele lepiej grało. Dobrze, eksploduj, szmato rybo. Dobra, już nie będę próbował odzyskać tamtej kosty, bo umrę. Dostałem bezwartościowy relik. Co on mi może dać? No nie wiem. To jest to, o czym myślę. Nie, na szczęście to nie jest to, o czym myślę. Ale też wkurzające. Też można.
To wyznańcem był łatwiej. O, ale nasz przyjaciel Chester nam oczywiście zawsze na słagu zmieni relikt na coś innego. O, powiem szczerze, to może być ciekawe. Ohoho! Halo kolega, to jest jeszcze lepsze! To jest tymczasowa, supportująca, przenośna platforma nieobywatelska. Shovel Knight, zaskakujesz mnie za każdym razem, jak coś nowego odkrywam. O, halo, proszę mnie kotwicą nie tłuc. Ja sobie tego nie życzę. Ile razy powtarzałem panu? Ja sobie tego nie życzę. Tygro żartownisiu jeden. O! Halo hajsy! Moje pieniążki! Moje pieniądze! El pieniężita! Nie mówcie, że muszę tam zejść. Muszę tam zejść. Ja jak ten niewierny, nie chciałem tam zejść, bo się bałem, że wpadnę. Przepaść. Tutaj nam się przyda nasz zwykły podstawowy proch. A może i nie? Ale przynajmniej mamy tą zapasową platformę w razie co, jeśli będziemy potrzebowali małego wspomagania. I tutaj mam checkpoint. Oczywiście, że tak. To jest Plignite. Sprawy alchemiczne trochę spowalniają. Jesteś tutaj, by zdobyć trochę pieniądza? Jeśli tak, to do Krzysztofa Kanciarza. On zawsze podpowie, jak prowadzić swoje inwestycje. Czy może jesteś... nie wiem, nie tłumaczę tego, bo ja na żywo tłumaczyć nie umiem. Bo to po prostu mnie stresuje i gówno z tego wymyślam, no. Zdobywanie esencji jest takie ważne. Thank you.
Nie! Halo! Halo skrzynka! Moje pieniądze! O ty mendo! ZUS się bawisz? Tak się dzieje, jak chcesz mi zabrać moje pieniądze! Następna esencja tym razem naszego wspaniałego i kasiastego tego Knighta jest już nasza. Jestem ciekaw, ile ten odcinek już trwa. Ale cóż, mamy już następną esencję, która jest potrzebna do skończenia storyline'a tego całego let's play'a. Jak ja uwielbiam te szczegóły, jakie są tutaj robione, nie? Kurde, to jest genialne. Let's go liberate the essence of Avarice. A nice place he's got them there. Oczywiście, tak. No trudno, ale Treasure Knight tylko widzi się w złocie. A ja widzę się w lustrze. Nie, to nie jest śmieszne, co ja robię z tymi żartami. Pluję tylko tą serię swoim dupnym humorem. Ile mam tych monet? 71, a potrzebuję tych monet 80. Brakuje mi minimalnie tych monet. Co mogę zrobić? Kupić pozostałe przedmioty, które mi się przydadzą. Mam następny case. Do naszych bombek następny proch i następny fuse. Zobaczymy, jak on na szybko działa. Lob casting. A, to jest granat. No, tak jest. Nawet okej. O, to jest jeszcze lepsze. Remote fuse. Granat. Jeb. To mi się podoba. Remote Fuse jest dobry. Mi się strasznie podoba Remote Fuse. To jest fajne, bo można od razu sobie go wyrzucić, nie? I to można na bliski, na daleki zasięg sobie ustawić, nie? To jest dobre. Teraz jak się zrobi takiego shielda, powiedzmy, to rzeczywiście działa dobrze. I teraz tak. Lecimy do Bottomless Quarry, bo chcę zobaczyć, co tam zobaczę. Dobra, tutaj akurat nam oczywiście jest potrzebny sposób na robienie platform. A tą technikę już mamy zdobytą. I wcześniej byśmy nie mogli ogólnie tego otworzyć ani nic. Znaczy nie moglibyśmy przejść dalej, ponieważ rzeczywiście tutaj jest potrzebna ta technika z tym naszym z tą naszą platformą. Tutaj sobie trochę poczekałem, aż nam się zregeneruje mana. Plignite, ty śmieciu! Coś ty zrobił! Znaczy, co ja zrobiłem, bo to ja rzeczywiście spieprzyłem i tak na skalę światową. Tutaj mamy dwa coiny. Elegancko.
powiem szczerze, ten feud plus ten przedmiot, który zdobyliśmy od Chestera, niszczy tą grę. Dosłownie. Powiem szczerze, ja ten przedmiot kocham. I zjebałem. Bo jestem słabym graczem. Nie umiem grać w platformówki. Potwierdzone w 2000... Nie, to jest potwierdzone jeszcze wcześniej. Potwierdzone w 1996, gdy się urodziłem. Lekarz podszedł do mojej mamy, klepnął ją po ramieniu. Powiedział: proszę pani, pani syn cierpi na podrażnienie platformingowe. Co to oznacza? Że będzie stał w platformówki do końca jego życia. I wtedy rzewnie zapłakała. A lekarz się wtedy zaśmiał i powiedział: żartowałem, po prostu on jest debilem. Czekaj, ja chyba sobie pojechałem właśnie i to tak ostro. Oh well, zdarza się. Ale taka jest samokatyra. Znowu padłem jak śmieć, minimalnie dalej. To jest po prostu żałosne. Chomsky, jesteś żałosny. I ogólnie ludzie, mam nadzieję, że wam się podobał mój Let's Play z Devil May Cry 3 na PS3, ponieważ myślę, czy po Shovel Knightie nie kontynuować z Devil May Cry'em 3 i zrobić ścieżkę Virgila. A jak nie, po prostu przejdę od razu do Devil May Cry'a 1. A potem Devil May Cry 4. I na koniec Devil May Cry 2, bo wolę tę część robić kanonicznie. No i tak to się powinno robić, Chomsky, a nie powiedział Chomsky, po czym zapłakał, bo gada do siebie cały czas i nie ma przyjaciół. No dobra, żartuję, mam przyjaciół. Haha. To nie jest Prima Aprilis. Ja mówię poważnie. Bo przeszedłem ten bonus i możemy teraz kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka i zostawcie komentarz, bo wiecie, jak bardzo, że to bardzo mnie motywuje do kręcenia następnych materiałów. Z tej strony był Mr. Chomsky i zapraszam was na następny odcinek naszych przygód w Shovel Knightie, w League of Shadows. Na razie!